Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam smażonkę na patelnię z mięsem i cebulą. W takim małym słoiczku. Niestety. Bez dodatku substancji konserwujących, bez dodatku wzmacniaczy smaku, czyli jak najbardziej w porządku. Na patelnię 4-5 minut podgrzewania do chleba lub ewentualnie z czymś innym. Waga 340 gramów. Kaloryczność to 179 kilokalorii na 100 gramów produktu, czyli całość będzie miała aż 608 kilokalorii, czyli całkiem sporo. Jak na taki mały słoiczek. Są też wersje z kaszą pęczak oraz z ziemniakami. Ja na razie mam taką jedną. Możliwe, że tamte też spróbuję, o ile ta będzie mi na przykład smakować. Spichlerz Rusiecki to marka firmy Pamapol. Tak jak jest tutaj opisane. Co my dokładnie mamy w składzie? Mięso wieprzowe smażone 42%. Cebula biała i czerwona w zmiennych proporcjach 35%. Kapusta biała, ziemniak, mąka pszenna, sól, czosnek świeży, zioła i przyprawy. Warzywa suszone w zmiennych proporcjach, takie jak marchew, pasternak, suszone pomidory. Cukier, hydrolizat białka sojowego, cebula, czosnek, liście selera, natka pietruszki, papryka ostra, ekstrakt drożdżowy. No i to tyle, jeśli chodzi o skład. Czyli w porządku, jak dla mnie. Bez konserwantów, czyli jest ok. Długość terminu ważności nie jest zbyt to długie. Jak ja to kupiłem, to było rok z kawałkiem. Tak to wygląda. Jest patelnia. Czy da się to wyjąć? Gdzie tam? Jest to tak upchane, że... No, już myślałem, że będzie trzeba nożem to wyskrobywać. No w sumie teoretycznie jest to jedna porcja, ale można to sobie podzielić na pół z dodatkami. To się mogą najeść dwie osoby. Sądzę, że spokojnie. No bo tak, w takiej postaci to raczej bez dodatków, to raczej jest to dla jednej osoby. Chociaż z dodatkami to może być też dla jednej osoby, po prostu bardzo głodnej osoby. Tak to mniej więcej się przedstawia. No, mięsa jest tutaj całkiem sporo. Takie dosyć wielkie kawały. No i raczej na małym ogniu. Bo inaczej się nam to przypali. Gotowe, więc można się zajadać. Tak to się prezentuje po podgrzaniu. Wielki kawał mięcha.
bardzo dobre, soczyste, całkiem fajnie doprawione. Jest też sporo tłuszczu. Może dlatego takie to jest dobre. Jest kapusta. Kapusta nie jest kwaśna, a szkoda. Ja lubię taką właśnie kwaśną, jak w typowym bigosie dobrym. No ale ogólnie nie jest też źle. Czuć tak cebulowo trochę. No, powiedziałbym, że praktycznie nie trzeba tutaj doprawiać. Kazali jeść to z chlebem, no ale ja mam akurat pitę. Coś w rodzaju pity, bo akurat mi zostało, więc muszę po prostu to zjeść. Mam też ogórki małosolne. No powiedziałbym, że nawet nie trzeba tego doprawiać. Całkiem fajnie jest to doprawione. Nie jest mdłe. Danie oczywiście łagodne. Ale jak najbardziej jest to smaczne, według mnie. No i z tym też smakuje. Bardzo dobrze. Z ogórkiem tym bardziej. No i wyszedł z tego taki bardzo mocno wysokokaloryczny leśny posiłek. No jestem ciekawy, czy te inne smażonki też smakują tak dobrze. Czy akurat wybrałem tą najlepszą z tych trzech. Możliwe, że inne też spróbuję, ale to raczej już w innym terminie. Mam pełno innego jedzenia. Do zjedzenia. W sumie można to jeść bez chleba, ale na przykład z dodatkiem ogórka to zdecydowanie polepsza to walory smakowe. No i tym chlebem będzie można później całą patelnię wysmarować i zjeść do samego końca. No powiem szczerze, jak najbardziej smaczny leśny obiad z tego wyszedł. Ja to polecam jak najbardziej. W zasadzie ja tu widzę same plusy. Nie jest to przesadnie drogie. Bez konserwantów, spora porcja, troszeczkę niektórych dodatków trzeba dodać, ale oczywiście można nie dodawać i też taką porcją się najemy, no bo jest wysokokaloryczna i tak. Ale z dodatkami rzeczywiście smakuje to całkiem fajnie. Polecam to jak najbardziej. Gdzie ja sobie to kupiłem, w jakiej cenie, wszystkie te wiadomości będą podane pod spodem w opisie. I to tyle w dniu dzisiejszym. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Ciebie żaden film. No i do następnego filmu.